A teraz Marek Szwedowski. Marku, prosimy. Będzie ciekawie o duchach i jeśli ktoś ma niedosyt jakiegoś wykładu, to zawsze można przecież złapać gdzieś tam na aucie wykładowcę i poprosić go, aby rozwinął wątek. Tym razem na tej scenie ja prowadzę konferencję i mam przyjemność zapowiedzieć Marka Szwedowskiego. Dziękuję za miły wstęp. Witam wszystkich serdecznie. Jeszcze raz się przedstawię. No wczoraj też miałem ładny wykład. To znaczy ładnie mnie słuchano. Czy miałem ładny, to nie wiem. Nazywam się Marek Szwedowski. Jestem medium, parapsychologiem od 30 ponad lat. Tak, ja tak dobrze wyglądam, a 108 puknęło wczoraj. Nie, żartuję. 66 rocznik, nie mam nic do ukrycia, nawet przed policją. Szanowni Państwo, co chciałem powiedzieć? EVP, elektroniczny fenomen głosowy. Co to takiego jest? Powiem Państwu krótki rys tego. EVP to jest nagrywanie zmarłych poprzez radio, magnetofon, dzisiaj komputer i różne urządzenia. Konstantin Rodive to pionier EVP, który przez przypadek nagrał zmarłe osoby. Fridrich Jurgenson, następny, który był pionierem. Otóż jeden z nich postanowił nagrać ptaszki na magnetofon szpulowy wtedy jeszcze. To są lata 60. Ponieważ on był reżyserem filmowym, więc do filmu potrzebna była mu ścieżka dźwiękowa, czyli ptaszki. No i tak jak tutaj wyszedł sobie na łono natury, włączył, prawda, ten swój magnetofon szpulowy, no i te ptaszki tam niech mu się nagrywają. Po czym wrócił do domu, zaczął odsłuchiwać i między ptaszkami usłyszał głosy ludzkie. A to było w takim miejscu, że tych głosów ludzkich nie mogło być. Chociaż można było, a może jednak gdzieś tam sąsiad z sąsiadką wyszedł z domu, bo dzieci są, nie? Ale jednak nie. Następny, który też się w to zaangażował, dużo pracował i nagrywał siebie na magnetofon. I któregoś razu, siedząc w domu, mówię o pionierach transkomunikacji, Konstantin Rodive był, tak się nazywał, włączył magnetofon szpulowy, coś tam nagrywał i szedł na imieniny. I zapomniał wyłączyć ten magnetofon. I poszedł sobie. I wrócił i mówi, oj, przecież cała taśma przeszła, to się za coś tego. Ale tak z ciekawości mówi, nagram. Znaczy, odsłucham. I okazało się, że w tej ciszy usłyszał głos, Kosti, to ja, twoja babcia. I tych dwoje ludzi w latach 60., 70. zajęli się na poważnie transkomunikacją. W kluczowym momencie ich działania 800 naukowców z nimi pracowało. 800 naukowców, żebyśmy to zrozumieli, że to nie czary, mary, hokus pokus, pęteleczka wyskakuje, buteleczka. Tylko zostały prowadzone naukowe badania. Do dzisiaj na całym świecie są różnego rodzaju organizacje, które zajmują się transkomunikacją. Ja wczoraj mówiłem, dzisiaj powtórzę, jest taki film na YouTubie, przeze mnie jakby dystrybuowany, tak to się mówi? No, jakoś tak. Nigdy nie byłem dobry z polskiego. Wzywając Ziemię nazywa się. Myśmy tam, nasz znajomy, który zna no, na tyle angielski, że wiedział o co chodzi, tam wkleił, że tak powiem, jak to się mówi, napisy. No trochę takie mu wyszły jak wyszły, to wszystko było pionierskie, natomiast ja od tego człowieka dostałem pozwolenie, że ten film w Polsce może być dystrybuowany, dobrze? Dobra, nieważne. To jakoś tak, wiecie Państwo. I wróćmy teraz do mojego EVP, tak? Bo ja już taki rysik powiedziałem, naprawdę profesor Senkowski, który niedawno odszedł, prawda, do krainy wiecznych łowów, jak to mówią Indianie, pionier, genialny człowiek, który zajmował się transkomunikacją i wielu, wielu innych, Klaus Schreiber, który robił fotografie ludzi zmarłych z tamtej strony. Ale to wszystko możemy sobie zobaczyć na internecie. Będzie teraz trochę o mnie, to znaczy o moim EVP. Szanowni Państwo, będąc medium, no to człowiek mówi różne rzeczy, które słyszy w głowie. Kocham Cię, nadal Cię kocham, tęsknię za Tobą,
Pamiętasz, jak się wtedy na deskorolce wywaliliśmy? O Jezu, on to pamięta, Boże. I takie rzeczy, tak? Jest to fajne, miłe. Ale ktoś może powiedzieć, no tak, fajne. A żeby go tak usłyszeć. Ale nie pana głosem. No to nie będę mówił jego głosem, no bo może mógłbym zacząć mówić: dzień dobry, Marysiu. O, Heniu, no cześć. Nie, no tak nie mówię. Chociaż niektórzy mówią: wie pan, ale pan nie ma głosu mojego męża. No, bardzo mi przykro. No, a jaki miał? Taki bardzo chrapliwy. No to nie dzisiaj. No może pani prezes, jak się spotkamy, może bardziej będę pasował do pani męża. Ale na EVP okazało się, że możemy usłyszeć zmarłych. I teraz, co tam możemy usłyszeć? I jak to zrobić? Ja państwu wytłumaczę, jak to jest zrobić w domu EVP. Po pierwsze, nie ma się czego bać. Zawsze powtarzam, będę powtarzał, że zmarłych nie ma się co bać. Żywych tak, to są nieobliczalni, nie? Ale zmarli są troszeczkę jakby na naszej łasce. Oczywiście oglądamy jakieś horrory, wyszła ręka ze ściany, nie, tam się coś zadziało, prawda? Mąż po śmierci kochankę, prawda, zabił, nie, bzdury. Chociaż lubimy takie filmy, karmimy się takimi horrorami. Dobrze, nasze prawo, tak. Jedni oglądają taką telewizję, drudzy taką. Ale generalnie zmarli nie zrobią nam krzywdy. Mówię o zmarłych, a nie mówię o demonach, bo wiecie państwo, jeżeli umarł, bo ktoś mówi tak: wiesz, jak ja bym zobaczył mojego zmarłego ojca, chyba bym umarł. A jaki był twój ojciec? Cudowny. To bałbyś się go? Jezu, niech on do mnie nie przychodzi. No to jak to? To jedno przeczy drugiemu. No, kochałeś swojego ojca, ciągle za nim tęsknię. No i wyobraź sobie, że wchodzi teraz. Jezu, ja bym przez okno uciekł. Boże, co on by mi zrobił? A co on by mu zrobił? I bardzo często tak jest, że ludzie mówią: nie, jaka mama. Boże, kochany. Przecież kochaliśmy tych ludzi, tak? Stało się tylko, że ich nie widzimy, oni dalej są, jeżeli już w to wierzymy. Więc dlaczego mamy się ich bać? No wiadomo, że prawda, jakby zobaczył teściową znowu, Boże, nie, nie? Albo wrócił twój mąż, no, ja wiem po co, zapomniał dopić, stoi w szafie. To tak wiemy, trochę zabawnie. I teraz wracamy do EVP. Proszę państwa, co jest potrzebne do EVP? Niektórzy ludzie piszą do mnie, dlaczego pan nie używa nowoczesnego sprzętu, typu SB i tak dalej. Na przykład na telefonie komórkowym, muszę po niego sięgnąć, chociaż każdy wie, jak to wygląda. Jezu, znowu, dobra, cicho. Nie teraz. Jest aplikacje. Są różne aplikacje, które można kupić. Nie polecam tych aplikacji. Dlaczego? Dlatego, że tam jest zapętlony głos. Bo na czym to polega? Jest bank. Ale bank głosu, żeby było jasne. I tam jest na przykład nagrane 60 tysięcy różnych głosów. I to leci w takiej pętli czasowej i tam jest: Heniu, słyszysz mnie? Jestem. I gdzieś tam trzeba usłyszeć, że ten Heniu powiedział: jestem. Natomiast starzy badacze, ja też do nich należę, niekoniecznie wiekowo, ale starzy badacze uważają, że najlepsze są radia stacjonarne i stare mikrofony. Popatrzmy na ten. No może byłby dobry. Dlaczego? Dlatego, że więcej uchwycimy. Co musimy mieć? Stare radio, które jeszcze chodzi. Najlepiej krótkie fale, albo średnie. I włączamy sobie to radio. A jeszcze warto mieć magnetofon kasetowy. Lub teraz już dyktafon, ale taki najgłupszy dyktafon. Dlaczego? Zaraz wam powiem, co znaczy najgłupszy. Jeśli można w ogóle powiedzieć, że dyktafon jest mądry, tak? No, ale dobra. I bierzemy sobie to radio i włączamy gdzieś tam wieczorem, siedząc, na krótkie fale. Gdzieś tam na przykład, nie wiem, jakaś stacja mówi po japońsku, po chińsku, bo to słychać jeszcze. I oczywiście między jedną stacją a drugą jest taki szum, jest taki, tam coś się włącza, przełącza, nic pewnie nie słychać. Bierzemy teraz taki magnetofon, dlaczego najbardziej prosty? Bo jak będzie cyfrowy, co tak oczyszcza głos i robi go krystaliczny, to nic nie nagramy, bo nam wszystko oczyści. Rozumiecie państwo? Tak, bo ktoś mówi do mnie: pan powinien mieć do nagrywania profesjonalny mikrofon. A nie, proszę pana, dlaczego? Ponieważ profesjonalny mikrofon, robiono doświadczenia, wzięto zwykły mikrofon z dawnych lat. No nie wiem, czy to jest z dawnych lat, ale powiedzmy taki prosty mikrofon i włączono go i zostawiono. No i sobie tam przez 10 minut chodził. Odsłuchano, okazało się, że jest szum, a jeszcze gdzieś tam coś słychać, no tam gdzieś ktoś chodził, coś puknęło, za oknem tam jakiś samochód zahamował. Okej. Wzięto bardzo dobry mikrofon, taki profesjonalny, włączono, nic nie nagrał, cisza, bo wszystko wyeliminował.
Bo on po to jest, żeby twój głos był taki radiowy, taki jak ta pani mówi, dzień dobry, minęła 13. I tak wszyscy, Boże, jaki ona ma głos, tak? Albo dzień dobry, będę mówił teraz zagadki kryminalne. Ale wszystko, co jest obok, jest wyeliminowane. Więc już rozumiecie państwo, że taki mikrofon, no, wyeliminuje nam jakiś szept kogoś, tak? Bo on ma tylko mnie uchwycić i jeszcze tak ładnie tu wyfiltrować, że ja będę taki, Boże, niczym ta, jak to, tam co, czubówna, tak? I teraz jak już wiemy, że taki mikrofon i teraz włączamy to radio, gdzieś tam między szumami, włączamy sobie magnetofon albo ten dyktafon, najprostszy, by właśnie nie był taki, co filtruje. I na przykład wołamy, no na przykład wołamy męża. Bo zmarł, tak? Czy kogoś zmarłego. I na przykład, jeżeli jesteś Heniu, odezwij się do mnie. Czy słyszysz mnie, Heniu? Woła ciebie żona. Albo wołamy kogoś innego, tak? To już do państwa dyspozycji. Nagrywamy. I teraz tak, jak to robimy? Jeżeli zawołamy tą osobę, to jeszcze powiedz, jeżeli jesteś, daj znać. I zostawiamy około pół minuty ciszy. To znaczy nic nie mówimy, a w tym radiu tam się mieli jakiś szum, coś tam. Po pół minucie nie zadajemy tego samego pytania, tylko jak ci jest? Jeżeli to jesteś ty, Heniu, daj taki znak, żebym zrozumiała. Czy ty mnie widzisz? No i tam jakieś pytania możemy wymyślić. Nie zasypujmy go pytaniami takimi. Jeszcze inaczej, tam nie mogą być pytania w formie pytania. Wiecie, jak to jest? Powiedz mi, czy jeżeli ja pojechałabym jutro do cioci, to ona będzie zadowolona, bo wiesz, bo ciocia nie zawsze jest zadowolona. Co sądzisz? No nie, no tak się nie da. Pytania mają być proste. Jak się czujesz, czy jesteś i tak dalej. I kiedy zaczniemy odsłuchiwać ten szum, czyli na przykład gdzieś jakaś w tle tam jest audycja, tam coś po chińsku ktoś mówi, tak? Coś tam po angielsku mówi, radio BBC, o, czasy się zmieniły, chyba będzie ten Churchill mówił. I raptem słychać, cześć Helenko. A ty mówisz, o kurwa. No na przykład jestem Helenka, tak? Nie widać? No to trudno. Dobra, cześć Marek. I ty, o cholera, nie? Jak się czujesz? O matko. Kiedy wychodzi EVP? Bo ludzie, ci, którzy chcą podważyć wszystko, nie? Chodzą z lewarkami takimi życiowymi, oni mają takie już przymocowane życiowe lewarki do podważania wszystkiego i każdego, podważą, bo powiedzą, że są to fragmenty audycji radiowych. I mieliby w tym rację, tylko kiedy jest EVP, kiedy następuje co? Interakcja. Czy ty mnie, Heleno, słyszysz? Tak, słyszę cię, Marek. No nie ma audycji, która teraz nadaje, że słyszy Marka, tak? Jestem w pokoju, zdjąłem but, przepraszam, że tak powiem, macham, mówię, jeżeli widzisz, to sobie powiedz, a tam słychać, cześć, but, machasz. No to jest interakcja. To wiadomo, że ktoś do mnie mówi, tak? Że to nie jest audycja. No co teraz nadają, że butami ktoś macha? I wtedy możesz stwierdzić, że nagrałeś EVP, jeśli następuje interakcja. W dzisiejszych czasach możesz jeszcze inaczej stwierdzić. Otóż mamy tak daleko posuniętą technikę, niekiedy niekoniecznie, że dobrze, że tak posunięta, no ale trudno, nie mamy na to wpływu. Posunięta, dobre słowo, ktoś posunął technikę, nieważne. Rozumiecie, co chcę powiedzieć, że mamy swoich zmarłych, ponagrywanych gdzieś, tak? Jest głos, jak tam na starej taśmie HVS, dziu, do swojego wnusia mówi, a wnusio dzisiaj ma, prawda, 30 lat i mówi, ale wtedy byłem rąbnięty, taki mały i tak dalej. I teraz wołamy tego dziadka, jak go nagramy, to wycinamy ten fragment, kiedy dziadek powiedział na przykład, cześć Marek, i robimy spektrum tak zwane. Jest taka funkcja w Audacity, to jest taki program darmowy, gdzie jest spektrum, czyli, no ja państwu to trudno wytłumaczyć, ale tak czerwono jest zaznaczone, to do góry, na dół, do góry, na dół. Każdy ma inny głos, to jest tak zwane, jak niepowtarzalne, jak linie papilarne i tak dalej, każdy głos jest inny. Chociaż możemy być, na przykład są tacy, co parodiują głos, tak? Możemy na przykład być takim parodystą, a możemy takie mówić, prawda, jak Makłowicz, dodamy dwa jajeczka, będzie tutaj, ale nadal ten tembr głosu jest jeden, jedyny, niepowtarzalny. I jeżeli nagraliśmy na EVP na przykład właśnie takie coś, cześć Marek, jest mi dobrze, no to bierzemy to, dajemy, widzimy wykres i bierzemy ten sam głos dziadka nagrany na VHS-ie. Cześć, wnusiu, tu dziadek. I robimy
tak samo ten spektrum i nakładamy to na to. Jeżeli te wykresy pasują do siebie, znaczy, że tamten jest nasz dziadek. Gdybyśmy chcieli tak naukowo już do tego podejść, tak, dla tych, co chodzą z tymi łyżkami do podważania wszystkiego. Ale z reguły nie robimy tego, bo cieszymy się, co usłyszymy, tak? I co możemy tam usłyszeć? Krótkie pożegnania. Słowa, że jesteśmy, tak? Kocham Cię. Na przykład i bardzo często tak, powiedz coś synku, albo synu, albo tam Mateuszu do swojej mamy. Kocham Cię, mamo, jestem. To jest niesamowite, kiedy słyszymy to. Albo powiedz, żeby mama zrozumiała, że to Ty jesteś. Córka ma na imię Klaudia. A to słychać, mamo, Klaudia, jestem. Boże. Klaudio, co Ty robisz? Pyta się mama. Ja? Pracuję na ulicy. Jezus Maria, tam też? Ja mówię, a tu też? Nie, nie, to żart. Jak to na ulicy? Słyszę, dzieci, dzieci, pomagam dzieciom. I to jest ta interakcja poprzez EVP. Ktoś mówi do mnie, to nie działa. A ja pytam się, a ile ty godzin na tym przepracowałeś? Bo ja 30 lat. Aha, ja jeszcze nie próbowałem. No to dlaczego mówisz, że nie działa? Spróbuj. I wtedy oceń, tak? Spróbujmy i oceńmy. To nie jest coś, czego mamy się bać. Ja mam w domu duże studio. Teraz się znowu przeprowadzam, ja się ciągle przeprowadzam. Chyba mi tak ktoś pisał na górze, że mam tak dookoła tak tego. Ale trudno, nie narzekam. Natomiast zrobię duże studio i próbujemy zrobić, zrobimy konferencję taką też o EVP. Zaprosimy też różnych gości, na którą będę Państwa już teraz mogę zaprosić, choć nie wiem, kiedy to jeszcze będzie. Mniej więcej wiem, że w listopadzie, bo chcemy tak przy tym Dniu Zmarłych i tak dalej, że nostalgiczny taki czas w Izabelinie pod Warszawą. Nasze stowarzyszenie będzie to organizowało, jak wczoraj już mówiłem, Stowarzyszenie Nadzieja Przystań, tak, tych, co stracili najbliższych. Więc będziemy mówili, więc na naszą stronę można wejść, bo mamy ładną stronę. Jestem prezesem tego stowarzyszenia, tak, dzień dobry. No i tam można sobie dowiedzieć się o różnych ciekawościach, które robimy. Robimy różne rzeczy. Proszę Państwa, teraz do czego się przydało już EVP nam? Mam jeszcze pewnie co chwilę czasu, szybko Wam to wytłumaczę. IPN. Wiecie, co to jest IPN? To jest takie coś, co szuka pomordowanych z czasów wojny lub też terroru komunistycznego. Niedaleko stąd jest co? Opole. A od Opola niedaleko jest gdzie? Do Grodkowa. Ktoś był z Grodkowa? No może nie. Ale w każdym razie kolega będzie wiedział. I o co chodzi? Okazuje się, że tam został zlikwidowany oddział Bartka Flamy przez UB. Cały oddział. Zabity. Ponad 30 osób. Wszyscy szukają, nikt nie wie gdzie. No to przychodzą do mnie. No może znajdziesz. Ja mówię, zobaczymy. Przyjeżdżam na miejsce takie jak tutaj, bo tam jest stare lotnisko Grodkowie poniemieckie. Tylko, że to nie wygląda jak tak, tylko wygląda o tak jak tam. To wszystko takie krzaczory i tak dalej. I wchodzę na to lotnisko i mówię, oni tu są. Tu były baraki. Jest ze mną pan Szwagrzyk. Jeżeli Państwo nie wiecie, kto to jest, to zerknijcie sobie do internetu. To jest naczelny, chyba nadal jeszcze naczelny od IPN-u, który prowadzi te wszystkie śledztwa. Patrzy się tak na mnie i mówi, a to panie są tych zwłok? Ja mówię, a co ja, koroner? Ja nie jestem od zwłok, panie. No to co pan mi tu mawia, że tu leżą, bo ja tak czuję. No, jak ja bym wszystkich czujących sprawdzał, to ja bym nie miał czasu na życie. Dziękuję, do widzenia, pojechał w cholerę. Ja wyjąłem swój sprzęt EVP i jest na internecie nagrany film też Odkrywając Prawdę. Można zobaczyć. I zrobiłem EVP. I wiecie, że ich usłyszałem? Tak, oni do mnie przemówili. My tu jesteśmy. Oczywiście pan Szwagrzyk niestety postąpił trochę nieładnie. Chociaż może suma summarum i ładnie, bo nie sprzeczajmy się o to. Powiedział, że on tu nie przyjedzie, a ja mogę jechać do domu. Ja siedzę w domu, Grzegorz do mnie dzwoni, włącz telewizję, co? W Grodkowie wykopują żołnierzy wyklętych. Włączam, patrzę, no jest Szwagrzyk. Nawet nie poinformował mnie, tak? Poszedł moim tropem. Ja pojechałem tam, on mnie zobaczył, mówi, a pana tu nie powinno być w ogóle. No pan niestety był. Ale o co chodzi? Potem miałem spotkanie z rodzinami, bardzo piękne spotkanie z rodzinami. Tam nawet ciotka zmarła, znaczy została zabita od golców z orkiestry. Tam zobaczcie ten film. Wzruszające sceny były, tak? Ja byłem tam po prostu... Ja do tej pory mam bardzo taki głos, wiecie, łamie się, bo to było niesamowite, kiedy wykopywali tych żołnierzy, znaczy oni byli nago, bo oni ich tam mieli przewieźć na zachód. I oni uwierzyli, że to są ci, co ich przewiozą, to było UB przebrane. Wciągnęli ich do takiego dużego baraku lotniczego, dali im jeść, upili ich i tam
posnęli. Powrzucali granaty, zabili wszystkich, podobijali i tak nago ich pochowali. I tam 30 osób zostało ponad wyciągniętych z naszej inicjatywy. Ja byłem, ja to widziałem. To oni do mnie mówili, ale wiecie, jest taka scena tam, kiedy jest tyle zrobionych krzyży, ile było tych pomordowanych i tych zniczy. To pięknie wygląda. Ja tam stoję, tu jest cała ta uroczystość. Od pana burmistrza dostałem zaproszenie. Stoję i ja widzę ich, jak stoją. To jest, oczywiście nikt tego nie widział, tylko poza mną, nie? To jest niesamowite, ale to też dzięki EVP. Więc teraz ci, którzy chodzą z tą łyżką taką do podważania, zawsze mówię tacy, wiecie, niech przyjadą, niech zobaczą, niech zapytają się, bo ktoś do mnie mówi tak, to diabeł przemawia panu przez radio. Ja mówię, fajny diabeł, bo na razie tylko pomaga. Zobaczymy, kiedy zaczniesz chodzić. Wiecie, łatwo jest podważyć wszystko, tak? Łatwo jest. Ale trudniej jest jakby no, dać argument tego podważania. Także jak sobie Państwo zobaczą tam właśnie Grodków, naszą poszukiwawczą akcję. Ja już nie chcę o tym mówić, bo tam wiele doznałem i wzniosłych sytuacji, i troszeczkę też upokarzających sytuacji. Bo byli ludzie, którzy byli przeciwni wykopywaniu do tej pory. Samochód podrysowali, straszyli nas. Ale to wiecie, jak to jest. UB do tej pory jeszcze gdzieś tam żyje i był taki pan, co mówi, ja zgłaszał, Moskwu jeździł, ja ci kurwa pokażę, do mnie taki był stary dziadek. Przepraszam za wyrażenie, ale to zawsze dodaje, nie? Takiego trochę smaczku. Wróćmy do mojego EVP. Ja pewnie już zaraz będę miał koniec czasu, więc tak, polecam moją książkę, tam też o EVP jest troszeczkę. Polecam kanały, na których mówię o EVP. Powiem wam, co nagrałem na EVP i co musicie sobie odsłuchać i ja nie powiem, co wyszło. Bo jak powiedziałem, chcę wrócić tutaj do domu, nagrałem pilotów ze Smoleńska. Odsłuchajcie sobie na EVP, jest cały program, ale powiedziałem, chcę wrócić samochodem swoim, a nie cudzym, z Grzegorzem, więc nie powiem wam, co wyszło. To już do waszej dyspozycji. Nie bójmy się stworzyć sobie EVP, jeżeli chcemy, potrzebujemy EVP, czyli elektroniczny fenomen głosowy, albo transkomunikacja, czyli transcommunication, tak, wynika z potrzeby miłości do drugiej osoby. To nie ma być tak, o, jest taka sytuacja, że to może nam też zaszkodzić. O, idzie ten, co będzie mnie wyłączał. Jeszcze nie? O, dziękuję. O, zbawco mój, dziękuję ci. Mogę i tak. Pewna pani straciła dziecko. On zmarło. I dowiedziała się o EVP. Co zrobiła? Kupiła radio i zaczęła wołać to dziecko. To się działo w Stanach. Ale tam się podłączył demonek jakiś i powiedział, ty taka kurma. Pani poszła do lekarza i powiedziała, że jest bardzo poruszona, bo radio jej dziecko ukradło. No to pan lekarz powiedział, jest takie miejsce, gdzie dziecko panu nie oddadzą i do psychiatryka ją zamknął. Bo ta przed okno wyrzuciła radio. Nie zrozumiała, co źle usłyszała i niestety zrobiła sobie też kuku. Także pamiętajmy, że musimy być też we wszystkim jakby ostrożni, tak? Czy są pytania? Bo ja już mam właściwie końcówkę. Znaczy nie swoją, no nie daj Boże. Chociaż gdyby... To... Kupcie sobie tego dobre radio. Okej, Wzywając Ziemię. Tak, bardzo fajny film o amerykańskich... Film opowiada o ludziach, którzy na całym świecie tworzą EVP, pracują, mają laboratoria i wypowiadają się tam fizycy i nawet nobliści naukowi, którzy nie podważają tego. Więc wiecie, to poszło bardzo daleko. Dlaczego o tym się nie mówi? Ale o wielu rzeczach się nie mówi, tak? Państwo wiedzą, jakie my tu opowiadamy rzeczy, a tam reszta słucha i mówi, kiedy ich zamkniemy. Wiecie, dlaczego się nie mówi, tak? Bo lepiej sterować człowiekiem, który jest upośledzony, ale informacyjnie. Bo nie życiowo, bo jest sprawny, no nie, tylko... Ja mam takie hasło, upośledzony informacyjnie. Ja mam wielu znajomych, którzy jak włączą telewizję, to tak od razu robią. Ja myślę, że sobie wyobrażam, że mówię, to jakaś nowa religia, nie? To jest taka, wiecie, wiara w telewizor i oni tak wszyscy i wtedy nie wchodź do nich do domu, bo jest ten moment. Wybiła godzina, prawda, Pąsowej Róży, był taki film, tak? No to oni tak wszyscy i tak, Heniu, to do nas mówią, Marysiu, oni nas kochają. No i znam takich ludzi, tak? I za cholerę, przepraszam za wyrażenie, nie przetłumaczysz, ale... Pan, no, nie. Przychodzi do mnie i włącza, włącz mi TVN24. Tak, na przykład. Mówię, tato, ale przyszedłeś do mnie, czy oglądasz telewizję?
Znam jeszcze takich, kiedy przychodzili do mojej mamy. Cześć Basiu, cześć Basiu, ale włącz telewizję, bo leci ten serial, dzisiaj będzie wiadomo, czyje to były majtki w tym łóżku. Kurna, jakie majtki? Kogo chodzi? No serial, Śpiąca Izabella. Ludzie, a jakie majtki? No będzie się wiadomo. 16 odcinków do przodu, nadal nie wiadomo, czyje majtki kto zostawił. Ale takie mamy filmy. Ale co mówili Żydzi zawsze? Póki są kupujący, zawsze będą sprzedający. Przecież ktoś to ogląda, ktoś to nakręca, tak? A co to oznacza? Że zubożeliśmy. I ta wiedza ma nas podnieść do góry. To, co tu słyszymy, tak? To, co ja mówię, to, co mówią o mnie, przede mną i tak dalej, ma nas podnieść do góry, bo wszystkie informacje, jakie płyną z radia, telewizji, nieważne jaka stacja, może się od dzisiaj nazywać pomponik, ma nas zubożyć, ma nas zniewolić, no i ma nam powiedzieć, że mamy chodzić tak, jak oni grają, tak? No. Ale dobrze, mieliśmy o tym nie mówić, bo jak mówię, chcemy wrócić o własnych nogach do domu. Dobrze, nie ma pytań. Wchodząc na stronę stowarzyszenia, tak? O, tu jest Grzegorz, on potwierdza, to ten z kamerą, to jest moja prawa ręka. I kiedy Państwo wejdą na stronę Stowarzyszenie Przystań Nadzieja, tam będzie informacja. Bo ja dokładnie nie wiem którego, ale to będzie listopad. Na pewno będzie nasz tu wspólnie nas lubiący Rachel, tak? On będzie też nas tu wspierał. Będzie pewnie pan Kaczorowski, który też powie różne ciekawe rzeczy. No i wielu innych. Jeszcze będą specjaliści od EVP, którzy dużo, dużo zrobią. Co się stało? A ja uciekłem. No wie pani co? Przed panią nigdy w życiu. Jakbym wiedział, że mam uciekać przed panią, to bym się przymurował tutaj. A trudno. Ale wie pan, jestem bardzo duchliwy. Wszyscy mi to mówią. Dobrze, dziękuję za tą chwilę, że mogliśmy być razem. Zapraszam jeszcze do stoiska, tam z książkami jest moja książka, jakby ktoś chciał. Myślę, że nie zanudziłem państwa, a jak zanudziłem, to przepraszam. No i co jeszcze? Nie ma pytań? Jest jakieś pytanie jeszcze? O, bardzo rzadko właściwie nie, bo ja już nie mam czasu, nie mogę robić wszystkiego. Nie, generalnie nie. Tam Państwo mogą zobaczyć, mam dużo filmów, już Ci daję głos, dużo filmów i jest taki film Demoniczny Opiekun. Niech Państwo sobie zobaczą, tam latało wszystko po mieszkaniu, a małe dziecko bywało tą całą burzę, telewizory ze ściany zlatywały. Ale to sobie zobaczcie na internecie, bo ja mam prawie 600 filmów. Jest co oglądać. Dziękuję. Dziękujemy Markowi Szwedowskiemu. A ja przy okazji, słuchając ten wykład, przypomniałem sobie swoje stare czasy, kiedy w Polsacie pokazywałem EVP, to jeszcze wtedy taka książeczka była, Umarli mówią o, do nas. Księdza Francisco. Tak, i ja go nawet chyba sprowadziłem tutaj do Polski. I robiliśmy to chyba z Markiem Rumuszką, nieznanym światem. A potem pojawił się właśnie odcinek mojej produkcji pod tytułem Umarli mówią do nas i to była taka forpoczta. Ten temat się rozwinął bardzo mocno, jak widzę. No tak, jest to bardzo ciekawy temat. Ja myślę, tą książkę też polecam, trzeba znaleźć tego księdza. Umarli mówią do nas. Tak, ja jeszcze jako wydawca dawno, dawno temu wydałem książkę pod tytułem Listy z zaświatów Jean Moraniera. To też takie pismo automatyczne, łączyła się kobieta ze swoim synem, który popełnił samobójstwo i otrzymywała od niego informacje, jak tam jest po tamtej stronie. Także ciekawostka przyrodnicza, książki może gdzieś tam dostaniecie w antykwariatach, ale dziękujemy Markowi Szwedowskiemu. Ja lubię, temat jest mi bliski, dlatego pozwoliłem sobie na taki komentarz. Czy dostałeś już od nas książkę? Oczywiście, dostałem i bardzo dziękuję.